Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach oferuje kształcenie zawodowe na wysokim poziomie, świetnie wyposażone sale, wyszkolona kadra i oczywiście szerokie możliwości rozwoju. Przede wszystkim mamy wysłać w świat do pracy dobrze przygotowanych zawodowców, ale dobry zawodowiec to też dobry człowiek, dobra matka, dobry ojciec, dobry przyjaciel. Tylko wtedy będzie dobrym przyjacielem, dobrym pracownikiem, jeżeli będzie patriotą. I na te wartości patriotyczne bardzo zwracamy uwagę. To jest bardzo dobra szkoła przygotowująca do zawodu. A to jest bardzo ważne, by szkoła w sposób efektywny, skuteczny przygotowywała do zawodu. I jesteście w szkole, w której się to dzieje. Dlatego tu uczycie się i myślę, że możemy być spokojni o waszą przyszłość. Szkoła, która aspiruje do dalszego rozwoju i mam nadzieję, że rozwój szkoły będzie i wydarzy się tu dużo jeszcze niesamowitych rzeczy. My, jeżeli chodzi o Sejmik i Urząd Marszałkowski, szczególny właśnie nacisk kładziemy na to, żeby tutaj się dobrze uczyło, dobrze pracowało. Cały czas dbamy o to, żeby jakby przyciągać coraz większą ilość uczniów do tej szkoły. Zorganizowany koncert patriotyczny to wydarzenie, podczas którego zostały wręczone certyfikaty dla uczniów, którzy odbyli praktyki za granicą. Certyfikaty i Europasy są dla tych uczniów, którzy w tym roku realizowali mobilności w ramach Erasmus+. Mobilności były realizowane w Turyngii oraz we Włoszech w mieście Rimini. Wszystkie trzy kierunki, logistyka, gastronom i hotelarstwo, brali udział w tych uczniowie w tych mobilnościach. Były to dwu- i czterotygodniowe wyjazdy. 23 uczniów odbierało dzisiaj Europasy. A po wręczeniu certyfikatów przyszedł czas na część artystyczną, czyli wcześniej już wspomniany koncert patriotyczny, który poprzedziło przedstawienie. 1910 roku w Lwowie. Maria Konopnicka. Napisano o niej wiele. Jej osobowości pisarskiej można przyglądać się z wielu perspektyw. My spojrzymy na nią jako na człowieka. Wolny, bo nie miał dać już dzisiaj komu świeżego siana, pokosu żłoba. Wolny, bo rzucić mógł dach swego domu, gdy się podoba.